Daniel, debiutujesz dzisiaj w barwach Sandecji, ale trzeba przyznać, że chyba nie tak wyobrażaj sobie to pierwsze spotkanie. No tak, dzisiaj założyliśmy sobie, że chcemy zgarnąć 3 punkty. Nie udało się nawet jednego zgarnąć, mimo to, że myślę, że no, prowadziliśmy grę, no, straciliśmy dwie bardzo głupie bramki. Straciliście dwie bramki, ale chyba przyznasz, że nie byliście drużyną gorszą na boisku, szczególnie ten karny w ostatniej minucie spotkania, chyba niezasłużony, tak, nie zasłużyliście, żeby ten mecz przegrać. No na pewno nie zasłużyliśmy, żeby przegrać, minimum myślę, że żeby zremisować. W pierwszej połowie mieli praktycznie jeden strzał na bramkę, w drugiej też myślę, że nam nie zagrażali zbytno, ale no to bardzo boli, bo po prostu dwa głupie błędy i mamy 0 punktów, tak. Jak myślisz, czego zabrakło dzisiaj? Skuteczności, czy może trochę koncentracji w końcówce spotkania? No na pewno odrobinę szczęścia byśmy wcześniej prowadzili, myślę, w meczu i, no i wykończenia na pewno, bo mieliśmy swoje sytuacje, no a pod koniec no po prostu trzeba zremisować ten mecz. Dzięki, powodzenia.